Nazywam się Agnieszka Różańska i gram rolę Vi Moore w musicalu Footloose. Twój rytuał przed wejściem na scenę? Zależy, czy to jest pierwsza próba, ale lubię sobie poklepać scenę i się z nią przywitać. Ranny ptaszek czy nocny Marek? Marek zdecydowanie. Hugh Jackman czy Sean Connery? Hugh Jackman. Opisz siebie w trzech słowach. Nieskromna. trzy słowa. Nieskromna, nieskromna i nieskromna. Ulubiony musical? Chicago. Słowo, którego nadużywasz? Po prostu. Najtrudniejsza rzecz w byciu aktorem musicalowym? Bycie na trzech próbach jednocześnie. Najłatwiejsza rzecz? To pewnie nie bycie na próbach, ale... nie, jak już się to wszystko opanuje, to wtedy jest wszystko bardzo łatwo. Jedzenie, które zawsze poprawia Ci humor? Stek. Krwisty. Twój azyl? Dom. Co najbardziej zaskoczyło Cię w Teatrze Muzycznym w Poznaniu? To, że na tak małej przestrzeni tak dużo można zmieścić. Ulubiona kwestia aktorska? Ulubiona kwestia aktorska... Moja, tak? Nie, ja bym właśnie nie chciała moją, bo ja znam taką, która jest ulubiona, ale to jest Nobody's Perfect. Pół żartem, pół serio. Well, nobody's perfect. Miejsce, które koniecznie musisz zobaczyć na żywo. Na żywo? Miejsce? Wodospad Niagara? Jaka jest Twoja supermoc? Empatia. Diamenty czy perły? Oczywiście, że diamenty. Perły to łzy. Szpilki czy adidasy? Szpilki, to najlepsze. Największa sceniczna wpadka? Jak inspicjent krzyczy przez interkom: Pani Różańska, ta cisza na scenie to Pani! Wzór twierdzenia Pitagorasa? O ja, dziękuję, wiedziałam, że nie wiem. Wymarzona rola? Aj, kiedyś to była Lolita według Nabokowa, a teraz już bym się bardziej gdzieś tam w Czechowie odnajdywała. Gdzie widzisz siebie za 20 lat? Za 20 lat widzę siebie na chyba nie kończących się wakacjach, oczywiście z wnukami. No bo to już będę miała te lata. Mam nadzieję, że te wnuki będą.